W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami. Kochani moi, stajemy dzisiaj w kolejnym dniu rekolekcji, które przeżywamy. To krótki czas. Do szkoły nie idziecie, a tylko na jedną godzinę przychodzicie. Ale macie dobrze. Moi drodzy, to nie tylko ta godzina. Ja chciałbym, abyście przez ten czas rekolekcji, te godziny, które macie, były takim spotkaniem z Panem Jezusem, żebyście więcej mogli i mogły z Nim rozmawiać. O waszą modlitwę mi chodzi. Dlatego teraz wysłuchajmy słów Ewangelii, które nam dzisiaj liturgia poleca. Chwała Tobie, Królu wieków. Powtórzmy. Chwała Tobie, Królu wieków. Stwórz Boże we mnie serce czyste i przywróć mi radość Twojego zbawienia. Ciężko będzie dzisiaj, bo nie mamy, widzicie, mikrofonu. Jak to mówić? Ale kiedyś nie mieli w ogóle mikrofonu. Ani nie mieli internetu, ani nie mieli telefonu, ani nie mieli samochodów i też byli dziećmi. Wyobrażamy sobie, jak ciężko było im żyć. Chociaż oni mówili, że ciężko nam nie jest. Bo oni umieli wszystko przyjąć, cieszyć się z tego, co mają. I właśnie dzisiaj takie pytanie. Czy cieszysz się z tego, co masz? Czy cieszysz się, że żyjesz? Chociaż dzisiaj próbują powiedzieć, że życie nie ma żadnej wartości. A jednak my wiemy, że życie dał nam Bóg. I czy człowiek może sobie odebrać życie, jak myślicie? Może, ale czy ma prawo? Dlaczego nie ma prawa odbierać sobie życia? Ponieważ życie dał Bóg. I tylko On ma prawo odebrać. A wiecie, na przykład w Holandii, byłem w Holandii, wprowadzili takie prawo, że jeżeli jest starszy człowiek, to gdy już choruje, mówią, możemy mu dać taki zastrzyk, że on zaśnie i umrze. Żeby nie było problemu. To się nazywa eutanazja. I już tak niektórzy robią. Wyobrażacie sobie, jakie to jest złe? Jaki to wielki grzech zabić? Albo jeżeli ile jest takich szpitali, miejsc, gdzie usuwają nienarodzone dziecko. Z brzuszka mamy decydują, że to dziecko nie narodzi się. Jaki to wielki grzech. Wczoraj otrzymałem na telefon komórkowy taką informację. Na WhatsApp. Macie WhatsApp? Tak. Wiedziałem. Na WhatsAppie przysłano mi na telefon fotografię lalki Barbie. Słyszeliście o takiej lalce? I z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych. Coś okropnego. Proponują dzieciom lalka Barbie, z której można brzuszka wyjmować dziecko. I napisane. Barbie, która uczy
jak usunąć ciążę. Widzicie, co oni produkują? Wy sobie wyobrażacie, jak szatan bardzo chce, abyśmy zabijali. Zobaczcie, ile gier, chłopcy, zobaczcie, czy macie jakąś grę, której się nie strzela, której ktoś nie wygrywa i nie eliminuje innych. Zawsze jest o to, żeby eliminować. No, dziewczyny, może macie lepsze, ale słuchajcie, nawet i w telewizji programy, prawda? Mamy różne konkursy i tam jest, czy ktoś znajduje się gdzieś, zawsze jest kwestia eliminacji. Musimy kogoś odrzucić. Ten świat uczy odrzucania. Ale my nie możemy odrzucać. My musimy przyjmować. Tak jak wczoraj mówiłem wam, w czasie pierwszego dnia rekolekcji, przytoczyłem piękne opowiadanie Zofii Kossak-Szczuckiej, która mówiła nam o tym, jak do tej rodziny biednej, bogatej przyszedł Pan Jezus. Pamiętacie dobrze? I został przyjęty przez biednego. I zwykle tak jest, muszę wam powiedzieć, że ci najbiedniejsi mają bardziej otwarte serce nieraz. Zobaczcie, co wydarzyło się w Betlejem. Pamiętacie, jak anioł obwieścił Betlejem, że narodził się Jezus Zbawiciel? Pamiętacie, jak anioł obwieścił, komu obwieścił pierwsze? Pastuszkom. Oni mieli proste serce. Oni byli właśnie otwarci. I o to nas prosi Pan Jezus, abyśmy mieli takie proste serce. Więc proponują nam takie różne gry. Taką Barbie, żeby nas uczyła was. Małe dziewczynki, usłyszeli dziecko. W Europie wczoraj mi też przysłano. Słuchajcie, ja wszystko obserwuję, co się dzieje. Przysłano mi nową zabawkę, którą sprzedają już w wielu sklepach w Europie. W sklepach zabawkowych. Wiecie jaką? Krzyż, młotek, gwoździe Jezusa Małego i sprzedają jako pakiet dzieciom i napisane ukrzyżuj Jezusa. Wiecie, jak się w głowie poprzewracało? Oni chcą, bo są takie siły, słuchajcie. Niektórzy mają duże pieniądze. Oni zbratali się z diabłem. I oni chcą za wszelką cenę wyprodukować w telewizji, wam powiedzieć, że nie liczy się miłość, że nie warto wybaczać, że nie warto ufać nikomu. To chcą wam powiedzieć i wy często nabieracie się na reklamę i mówicie, no tak mówi, tak wszyscy robią, bo jeśli inne dzieci nie idą do na mszę świętą, no to ja też nie idę. Nie tak dawno, i tu mówię do starszych was, kiedy byłem na północy Włoch, Francesca na Tegnelnie jest w szkole średniej, w liceum, czyli już starsza. Opowiadano mi ostatnio taką rzecz. W mojej klasie jest nas 30 osób. Nikt nie wierzy w tej 30 Boga. Mówią, niewierzący jesteśmy. Tylko ja jedna. Zobaczcie, do czego doszło. Ja tylko noszę krzyżyk i medalik. I ja nie wstydzę się mówić o Jezusie. Ale wszyscy mną pogardzają. I mówią na mnie zakonnica. Tak ją przyzywają. Bo ona wierzy w Jezusa. I nawet jak organizują sobie jakąś tam przyjęcie, urodziny, imieniny, to do Franceski mówią, ciebie nie zapraszamy. Zakonnice nie mogą przychodzić na imprezę. Eliminować. Ten świat będzie was eliminował, jeżeli wierzycie w Jezusa.
będzie was eliminował. Ale wy nie możecie się poddać. Krzyż, który jutro pobłogosławię was, ten krzyż, który, jak mówiłem, pytał miłość do Jezusa i naszą i zapewnia cię, jak wczoraj mówiłem na koniec, Pan Jezus chce powiedzieć wam, że was kocha. Kocha największą miłością. Nikt taką miłością nie kocha. Moi drodzy, kiedy dzisiaj przygotowujemy się do sakramentu spowiedzi, wielu z nas przystąpi kolejny raz. Niektórzy się przygotowujecie do spowiedzi, nie? Jeszcze nie spowiadacie się, nie? Już? Bo piątek jest, przepraszam was, wybaczcie. Dobra, spowiadacie się. Więc przygotowujemy się do spowiedzi. No i jest na spowiedzi. Co mamy? Musimy mieć żal, prawda? Że coś złego zrobiliśmy. A czasami ten żal nie jest taki pełny, nie? No bo mówimy, w sumie nie poszedłem do kościoła w niedzielę, nie? Grzech ciężki. Jak ktoś nie był w niedzielę, z własnej winy, nie może już przyjąć Pana Jezusa. Bo to jest grzech ciężki. Popełniony wobec Boga. No i ktoś powie, jak tu żałować, kiedy się wyspałem, kiedy po tak fajnie było, nie szłam do szkoły. Jak ja mogę żałować, że do kościoła nie poszłam? Taka przyjemność, nie? Wypoczynku. Dlatego my musimy prosić Pana Boga. Proszę Cię, Panie Jezu, abyś w moim sercu taką łaskę dał, żebym miał żal za grzech. Żebym mógł cierpieć, bo zgrzeszyłem. Żal za grzech. Ale kiedy idziemy do spowiedzi, to przychodzimy do księdza. Ale w osobie księdza kto jest? Jezus Chrystus. Żeby spowiadać ludzi, to ja zawsze mówię, Panie Jezu, proszę Cię, weź moje serce, moje ciało, moje usta, wszystko, mój umysł do Ciebie należy. I kiedy jest moment rozgrzeszenia, wtedy ksiądz każdy mówi, każdy ksiądz, teraz żałuj za grzechy i podnosi rękę i mówi, ja odpuszczam Tobie grzech w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I ja. To nie czy Padre Jarek. Nie jakiś ksiądz. I ja odpuszczam. To Jezus bierze mój głos. Zapamiętajcie zawsze, że Jezus wziął głos tego grubego księdza. Chudego, starego czy młodego. Ale my nie patrzmy w ogóle na wygląd tego księdza. Czy ma brodę, czy nie ma. Czy jest sympatyczny, mniej sympatyczny. Ale żaden ksiądz nie może krzyczeć w konfesjonale. Nie może. Bo ksiądz tylko pożycza. Użycza siebie Jezusowi. Jezus mówi z miłością, ale mówi, że musicie zmienić swoje serce. Dlatego ja odpuszczam Tobie grzechy. No ale na spowiedzi Pan Jezus nam przebacza karę. Jaką karę? Jaką może spotkać człowieka karę, kiedy umrze w grzechach? Jaka jest kara? Czy może pójść gdzie? Do mnie do piekła, albo do czyściec jest oczyszczenie. Właśnie oczyszczeniem, bo my mamy taką niepełną miłość. My tutaj sobie siedzimy, a w Medjugorje, nie wiem, słyszeliście o Medjugorje? Nie? O, to ja wam dzisiaj opowiem.
bo to bardzo się wiąże, bo Matka Boża mówi nam w Medjugorje o bardzo ważnej rzeczy. Od prawie 30 lat już trwają objawienia Matki Bożej w Medjugorje. 6 dzieci widziało ją, a zaczęło się w 1981 roku. Medjugorje to była mała wioska w Bośni i Hercegowinie, a dzisiaj do tej wioski przyjeżdżają miliony ludzi z całego świata. I każdego drugiego dnia miesiąca, i dzisiaj jest drugi, o godzinie tak gdzieś 9:00 gromadzą się wszyscy pod takim błękitnym krzyżem niebieskim. Ja dzisiaj rano przez telefon, bo ktoś zrobił transmisję, wiecie, na telefonie. I tam z Medjugorje widziałem mnóstwo ludzi. Bo Matka Boża objawia się Miriamie. Ale ona się objawia 5. 30 lat, oni byli dziećmi, a już są dorośli. I Matka Boża przychodzi do nich nieustannie i mówi: bądźcie apostołami miłości. Wracajcie do Jezusa. I tam w Medjugorje bardzo wielu ludzi się spowiada. Wielu ludzi przemienia życie. Ja też tam byłem już 14 razy. Ale powiem wam, kiedy te dzieci medjugorskie poszły, to były wakacje. Jak to Matka Boża się objawiła? Idą sobie pod górę, jest tam taka góra, kamienie. Był czas wakacji, idą i nagle zobaczyły, że stoi Pan. I mówi do nich, żeby podeszli. Pięknie ubrana, błękitnie w płaszczu. I mówi: podejdźcie. Ale oni zobaczyli, że ona w ogóle nie stoi na ziemi, tylko jest obłok otaczający jej stopy. I one się wystraszyły. Zaczęły uciekać. I uciekły do domu. Nie podeszły do Matki Bożej. Pobiegły do takiej babci, jednej z nich, i mówią: babciu, widzieliśmy chyba ducha, bo stał ponad ziemią. A babcia mówi: tam, a może to diabeł być, bo diabeł to przemienicie nieraz. Lepiej weźcie wodę święconą i pokropcie, jakbyście widziały, to jeżeli to będzie diabeł, to zniknie. I one tak zrobiły. Mówią: jak to jest szatan, to na pewno zniknie. Wzięły, jedna z tych dziewczyn, ona już jest dorosłą osobą, butelkę taką, mówi, plastikową, miała pełną wody święconej. I idą znowu swoim datami. A to Matka Boża. Więc one podeszły i ona zaczęła ją kropić wodą. Ale wiecie, co się działo? Że woda padała, ale nie spadała w ogóle na ubranie Matki Bożej. I Matka Boża mówi: dzieci moje, przychodzę do was, aby wam powiedzieć, że jestem królową pokoju. Pokój prawdziwy przynosi nam mój Syn Jezus Chrystus. I proszę, wzywam was do pokuty. Co to znaczy pokuta? Że człowiek powinien pościć. Matka Boża w Medjugorje prosi o post 2 razy nawet w tygodniu, ale w piątek na pewno, żeby nie jeść mięsa, pokarmów mięsa, albo mniej, nie tylko że, ale mniej. Tak będę jadł w piątek, żeby się nie nasycić w pełni. To też będzie ofiarowanie Jezusowi. Był zakonnikiem. On spożywał posiłek 1 raz dziennie tylko, ale to on tak chciał pokutować. Spał, wiecie, w pustelni. Kto z was wie, co to jest pustelnia? Wie ktoś? Co to jest pustelnia? Nikt nie wie?
Nie słyszeliście o pustelni? Pustelnia to jest taki budynek, jakby kaplica, gdzie mieszka ktoś sam i odcina się od świata. On, czy to może być w górach, w lesie, on tam się modli, pości i ofiaruje życie Bogu, prawda? I właśnie Szarbel był zakonnikiem i postanowił iść do pustelni. Zamknął się od świata. Mieszkał w takim pomieszczeniu niedużym, 3 metry na 2. Ja tam byłem w tej pustelni. I spał na ziemi, na kamieniach, żeby pokutować. A pod głowę zamiast poduszki kładł kawałek drewna. To mu było ciężko. I nosił taki pas pokutny. Wiecie, na swoim ciele miał, zakładał ten pas pod ubraniem. Ja ten pas kiedyś dotknąłem. To on sprawiał rany. To było, nie wiem, czy mieliście nieraz jakiś swet taki, czy tak gryzie, nie? Czy coś, jakieś branie, nie? Tak, niedobrze, tak, nie? A to było cały czas składało takie cierpienie i nieraz do rana. I on modlił się, odprawiał muszę świętą, bo był kapłanem, 5 godzin odprawiał. A kiedy przyjął Pana Jezusa do serca, 2 godziny co najmniej dziękował za to, że Jezus przyszedł do niego, do jego serca. Moi drodzy, święty Szarbel, kiedy umarł, zobaczcie, jak Pan Bóg wybiera ludzi, którzy Bogu coś ofiarują. Bo my tak od Pana Boga to chcemy cały czas. Daj mi to, tamto. Gdybyście się teraz pochorowali, to co byście prosili o zdrowie? Ale my nad tym się nie zastanawiamy. Tak jak nie zastanawiamy się nad tym, że Pan Jezus na nas patrzy i gdyby Pan Jezus chciał, że w tej chwili zatrzyma się serce każdego z nas, po prostu zawał. Zastanówcie się. Najmniejszy i największy tutaj. Gdyby Pan Jezus chciał, że teraz by się zatrzymały nasze serca, czyli umarlibyśmy wszyscy, mógłby to uczynić Jezus? Mógłby Bóg to uczynić, że w tej chwili zabrałby nas do siebie, czy nie? Nawet byśmy się nie zdążyli pożegnać z nikim w domu. To znaczy, że jesteśmy cały czas w Jego rękach. Do Niego należymy. I dlatego nam nie wolno zapominać o Jezusie. Od Niego wszystko mamy. Do Niego Ojcze, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego, powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Skoro wspominamy świętego Jana Pawła II, przyjmijcie relikwie. To są relikwie świętego Jana Pawła II. Przyjmijcie błogosławieństwo dzisiaj. A jutro spotykamy się jak dziś z wami. Niech was błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Jeszcze raz. Święty Janie Pawle II, módl się. I razem jeszcze raz. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Przyklęknijmy teraz i wieki wieku Wam. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament teraz zawsze i na wieki wieku Wam. Niechaj będzie święty. Proszę weź. Jeden, która weźmie z drugiej strony dziewczyna. Drugi, koszyk i przejście. Jedna pójdzie prawą stroną, druga. I od wszystkich zbierzcie, kto chce zostawić list do Jana Pawła II. Ja te listy zabiorę, przeczytam.
przed Wielkanocą tam w Bazylice Świętego Piotra, przy grobie Świętego Jana Pawła, wasze wszystkie prośby, to wszystko, o co prosicie, Święty Janie Pawle II, abyś przede wszystkim, no on jest patronem rodzin, żeby w naszych rodzinach było wiele dobra, i o to będziemy go szczególnie dzisiaj prosić. Pierwsze przekazanie, kto powie do mikrofonu? Chodź. Przypomnijmy sobie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz miał bogów. Nie telefon. Nie telewizor. Nie jakieś gry. Nie wakacje. Wyjazdy. Ale Boga będziesz miał na pierwszym miejscu. Czyli chcę czcić Boga w moim życiu. A więc modlitwa. Ja codziennie muszę porozmawiać z Jezusem. Pytanie przed spowiedzią. Czy modlisz się? Będziecie musieć z tego powiedzieć. Czy modlisz się codziennie? Drugie przykazanie. Chodź. Wypowiadamy we Włoszech, nazywa się to bestemia, czyli niektórzy jeszcze dodają przekleństwo, słuchajcie, straszny grzech, klnie i mówi imię Matki Bożej i Pana Jezusa. To diabeł tak robi. Nie wymawiamy tego imienia na daremno. Trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Tak.